Cześć, witam Was na moim kanale. Plarium postanowiło mocno zaskoczyć w niedzielny wieczór. Otóż zaplanowali na przyszły tydzień całą serię 10X. Jeżeli ktoś ma szardy, jeżeli ktoś lubi otwierać w takie eventy, no to będzie miał tutaj sporo okazji do tego, ponieważ będziemy mieć innych czempionów w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek. Do czwartku, bo w piątek zaczynają się podwójne szanse, tym razem wypadają podwójne szanse na epiki i legendy z Ancient Shardów, więc zastanówcie się, czy chcecie wykorzystać te szardy w tygodniu na 10x, czy dopiero poczekać na weekend na podwójne szanse. Nie dali nam żadnych informacji, z jakiej to okazji, co planują, czy będzie temu towarzyszyć coś jeszcze, nic nie wiemy. Więc powiem Wam tylko po prostu, kto będzie w tych eventach. Otóż w poniedziałek, no w poniedziałek zaczynamy z grubej rury i z tego co widzę, codziennie będzie jakiś czempion Void i jeden Affinity. No więc zacznijmy od Voida, to będzie Undead Horde i to będzie ktoś, kogo ja bardzo bym chciał, Necred the Great. Świetny tank i support na arenę. Potrafi bardzo dobrze chronić nasz cały team. Tutaj mamy Decrease Attack na 1. Tutaj mamy Ally Attack i dołączają się do tego ataku czempioni, którzy mają Ally Protection wrzucone przez Necreta. Tutaj wrzuca Block Debuffs, Ally Protection i Strengthen na jednego czempiona na 3 tury. Tutaj na tym pasywie, kiedy zaatakowany jest czempion, który ma Ally Protection umieszczone przez niego, wrzuca na tego czempiona shield w wysokości 30% jego max HP. I tutaj bardzo fajny pasyw chroniący naszego nukera. No, zazwyczaj nukera, tak? Czempiona, który ma najniższe HP zaraz na początku walki, ponieważ wrzuca block debuffs, strengthen i ally protection na tego czempiona. Jeszcze mamy aurę, zwiększa resistance we wszystkich miejscach o 60%, także Necred the Great to będzie z Voidów, a jeśli chodzi o... W sumie mogłem zostać w tej samej frakcji. Jeśli chodzi o czempiona Affinity, to będzie to Marshalet. Marshalet na A1 ma jednego, atakuje jednego przeciwnika, leczy się o 30% zadanych obrażeń, potem atakuje wszystkich, którzy mają na sobie Leech. Na A2 wrzuca na wszystkich naszych czempionów Increase Crit Damage i Increase Speed, a na przeciwników True Fear i Leech. I dostaje tutaj dodatkową turę. Na A3 tutaj mamy 100% szans na kradzież wszystkich buffów przed atakiem. Umieszcza Heal Reduction na 2 tury. Na sobie umieszcza 2 razy Continuous Heal. I obrażenia wzrastają o 50%, jeżeli przeciwnik nie ma na sobie żadnych buffów. Aura to jest zwiększanie ataku w dungeonach o 34%. Także ta dwójka będzie w poniedziałek. Każdy event będzie trwał 24 godziny. Przejdźmy do wtorku. Tutaj Knight's Revenant i to będzie Hegemon, kiedyś król areny ze względu na pasyw, gdzie zawsze rusza się jako pierwszy. No chyba, że przeciwnik też ma Hegemona, który jest szybszy, wtedy rusza się po prostu ten szybszy Hegemon. No jego wartość przynajmniej na tej najwyższej arenie mocno spadła, ale na niższych poziomach ciągle jest bardzo, bardzo wartościowy. Na jeden atakuje dwa razy losowo i tutaj mamy szansę na wrzucenie Decrease Speed, a na A2 atakuje wszystkich przeciwników, umieszcza Decrease Attack na 2 tury dodatkowo, ma 50% szans na zablokowanie aktywnych skillów na 2 tury. Aura to crit rate we wszystkich miejscach 19%, także Hedgy to jest drugi champion Void. Przejdźmy... Czy on nie jest tutaj? Tak, czyżby? Chyba tak, to parami są te same frakcje, z tego co widzę. Więc Walking Tomb Drank, on będzie tutaj czempionem Affinity. Na A1 atakuje jednego przeciwnika 2 razy i automatycznie aktywuje HP Burn na celu przed po ataku. Na A2 tutaj atakuje wszystkich i ma 100% szans na wrzucenie HP Burn na 2 tury i co ważne, tego debuffu nie można rezystować.
na 3. Tutaj wyrównuje HP wszystkich naszych czempionów. Tak, naszych czempionów. Potem atakuje jednego przeciwnika. Poziom HP zostaje wyrównany do poziomu HP, do najwyższego poziomu HP na naszych czempionach. Ignoruje 30% defensu zaatakowanego celu, jeżeli jego HP jest równe lub niższe niż Drenga, a jeżeli jest wyższe, to wtedy skraca cooldown jego A2 o jedną turę. I jeszcze tutaj mamy passive, odbija 30% obrażeń, które otrzymuje na atakującego, jeżeli jego HP jest powyżej 50% albo wyżej. Zadaje 30% więcej obrażeń, jeżeli jego HP jest niższe niż 50%. Aura zwiększa HP we wszystkich miejscach o 30%. Także to jest para z drugiego dnia. Teraz przejdźmy do środy. To będą Demon Spawn. I pierwszy champion to jest Inithui Blood Twin. Na 1 atakuje jednego przeciwnika i niszczy 30% max HP, niszczy max HP o 30% zadanych obrażeń. Tak to miałem powiedzieć. Na 2 atakuje jednego przeciwnika 3 razy i obrażenia rosną wraz ze spadkiem HP przeciwnika celu. I tutaj mamy atak AoE, gdzie dodatkowo ma 100% szans na wrzucenie licza na 2 tury. I on ma bardzo fajny pasyw. Leczy go o 30%, jego max HP za każdym razem, kiedy kogoś zabije, ale to, co jest najważniejsze, za każdym razem, kiedy kogoś zabije, to jest block revive. Niestety jego mnożniki są nieco słabe, nie atakuje jakoś szczególnie mocno, przez co na klasycznej arenie czy na tag team nie jest popularny, ale jest dosyć popularny za to na live arenie. Więc to jest Inithui. I jeszcze tutaj mamy aurę, zwiększa atak we wszystkich miejscach o 33%. Drugi champion no jest z tej pary zdecydowanie lepszy moim zdaniem, bo to jest Helicath. Helicath na A1 atakuje jednego przeciwnika 2 razy. Tutaj ignoruje shield i block damage. Dodatkowo wrzuca duży weaken. Na A2 atak AoE, gdzie wrzuca shield na wszystkich naszych. I wartość tego shieldu jest proporcjonalna do jego defensu. 3 tury cooldownu na A2, na A3. Tutaj umieszcza block damage na wszystkich naszych czempionach. I jeszcze tutaj mamy passive za każdym razem, kiedy block damage jest usunięty. Po prostu kiedy tracimy block damage, to wtedy zastępuje to increase defense na 2 tury. I mamy jeszcze passive. Zwiększa jego defense o 5%. Za każdego czempiona, który jest pod wpływem block damage. Jeżeli czempion, który ma na sobie block damage, jest zaatakowany przez przeciwnika, to on kontratakuje. Aura to zwiększanie defensu we wszystkich miejscach o 30%. I Helicath jest bardzo dobrym czempionem do tworzenia teamów Unkillable, właśnie ze względu na jego A3, ale też w zasadzie on jest, nie potrzebuje ci nikogo innego. On będzie nas chronił przez 2 tury tym block damage, a potem wrzuca wielki shield, który jest w stanie też zapewnić nam przeżywalność. Do tego uderza bardzo mocno, więc można go zbudować jako nukera też na arenę. Więc to jest trzecia para i w czwartek ostatnia para. Tutaj przejdźmy do Dark Elfów, czyli widzę, że The Corrupted, wszystkie tutaj frakcje z tej grupy są, więc no, zaczynamy od gdzie tutaj jest? Od Voida jak zwykle, Blind Seer. Na jeden tutaj atakuje 3 razy losowo, każde uderzenie ma 30%, 40% po wyksiążkowaniu, na obniżenie turmiter o 15%. A2 to umieszcza block debuffs na naszych czempionów na 2 tury, potem umieszcza shield w wysokości 30% jej max HP, również na 2 tury. Na 3 tutaj mamy pełen revive, wskrzesza wszystkich, daje im 35% HP, niewiele, ale wrzuca na wszystkich jeszcze block damage poza sobą. Aura to zwiększa defense we wszystkich miejscach o 34%. I ostatnim czempionem, którego mamy na liście, to jest Noct the Paralyzer. Na A1 atakuje jednego przeciwnika, mamy
No całkiem dużo jak na A1, bo to jest 80% szans na wrzucenie Decrease Accuracy na dwie tury. Na A2 tutaj atakuje wszystkich i mamy 100% szans na umieszczenie Slipu na jedną turę i dwóch Poisonów na dwie tury. Mamy jeszcze tutaj efekt pasywny. Umieszcza dwa dodatkowe Poisony duże na dwie tury, kiedy ten Slip jest usunięty albo znika. Czyli po prostu jeżeli Slip wygasa w jakiś sposób, to wtedy, no chyba, że jest klęs, to, no to wtedy chyba nie. Ale generalnie, tracimy slip, to wpadają dwa kolejne poisony. Nie będziemy się tutaj rozwodzić nad tym za długo. Na 3 umieszcza Ally Protection na wszystkich poza sobą. Dodatkowo wrzuca Continuous Heal na wszystkich czempionów na dwie tury. No i jeszcze mamy pasyw. Leczy tego czempiona o 3% jego max HP i wszystkich czempionów poza sobą dodatkowo o 1% jego max HP za każdym razem, kiedy poison na przeciwniku zadziała, tak? Czyli siebie o 3%, resztę o 1%. Za każdym razem, kiedy nasz czempion, który ma na sobie Ally Protection, jest zaatakowany, mamy 40% szans na umieszczenie slipu na atakującym na jedną turę. I na koniec jeszcze jest aura, zwiększa HP w dungeonach o 35%. Także to jest ostatni champion z tej listy. Jeszcze przypominam, od poniedziałku, od jutra do czwartku codziennie mamy inne 10x na championa. Jednego Affinity, drugiego Void. A w weekend podwójne szanse na legendy i epiki z Ancient Shardów. To tyle, a jeszcze nie, bo dzisiaj mówiłem, że będą wyniki konkursu. Losowanie już było wcześniej. Nie planowałem tego filmu, także losowanie było wcześniej. Jeżeli chcecie zobaczyć, kto wygrał, to możecie zajrzeć na stronę społecznościową na tym kanale albo na mojego Facebooka. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Ja już się żegnam. Mówi do Was Samael. Cześć.